Witam, Bogusz Kasowski, zaczynamy surowcowe info w środę 30 października. I może na początek, nim przeskoczymy do tutaj bieżących apolcików i tak dalej, warto wspomnieć i przypomnieć właściwie, że dzisiaj mamy decyzję Fedu po południu, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Stanach, więc możemy mieć jakąś akcję na złocie. To znaczy, zanim tutaj oczywiście Fed, znaczy tak, prognozy są, analizy mówią o obniżce stóp procentowych w dniu dzisiejszym. Gdzie tu jest Fed? Tak. Tu jest mowa o obniżce, więc mamy tą obniżkę, która no jest już w cenach, tak? Jest w cenie dolara, jest w cenie złota. Oczywiście ja ze swojej strony dość sporo mówię zawsze o tym w kontekście w programu Today in USA, no bo rzecz oczywista. Natomiast jeżeli chodzi o moje podejście, to w wielkim skrócie uważam, że obniżki w tym momencie są błędem. Są próbą ratowania Ameryki przed recesją, zamiast ją po prostu pozwolić na łagodne zaistnienie tej recesji w Stanach, żeby tutaj móc osiągnąć po prostu taki, bym powiedział, troszkę większy komfort, tak, na wypadek sytuacji, gdy recesji nie będzie. Więc myślę, że tutaj to trzeba będzie brać pod uwagę dość mocno. Może zróbmy to inaczej. O, teraz. Ok, przepraszam, jeszcze chwilkę tutaj. Może w ten sposób się uda. Albo i nie. W kwestii formalnej zobaczmy, jak to wygląda, tak? To jest maksymalny okres stóp procentowych. To jest ostatnie 10 lat, więc tak widzimy, że nie ma zbyt wielkiego. Natomiast zobaczmy tutaj. W Today'u wielokrotnie to mówiłem, ale też powtórzę na szybko. W momencie kryzysu schodzi Fed o około 5 punktów procentowych. Tak? 2000 rok, grudzień, mieliśmy 6,5%, skończyliśmy na jednym, tak? 5,5%. Później mieliśmy 5,25% w 2007 roku, skończyliśmy na 0,125%, więc tutaj zeszliśmy też o ponad 5 punktów. Teraz nie mamy kryzysu, a startowaliśmy z punktu 2,375, jesteśmy na 1,875, by mamy zejść o kolejne ćwierć. Więc moim zdaniem Fed robi błąd i tutaj może faktycznie dojść do wniosku, że robi ten błąd, przez co zrezygnuje z tej obniżki dzisiejszej, co jest mało prawdopodobne, tak, bo one są już mocno wyceniane. Ten Fed Rate Monitor, który jest dostępny w internecie, pokazuje bardzo wyraźnie, że te obniżki są mocno oczekiwane przez rynek, więc myślę, że tutaj akurat Fed bym raczej nie. Proszę bardzo, 99,4, no 0,6% analityków uważa, czy rynku uważa, że nie będzie tej obniżki dzisiaj. I jest to spadek z 7% w ubiegłym tygodniu, tak, więc jest to olbrzymia zmiana. Prędzej na zatrzymanie się tym poziomie 1,51-1,75 spodziewamy się w grudniu, tak, choć 20% ludzi uważa, że będą dalsze obniżki. Tak więc myślę, że tutaj mamy czym. Nie mamy tutaj za bardzo czym szastać, jeżeli chodzi o Fed, tak więc moim zdaniem Fed nie powinien obniżać, ale powinien pozwolić, żeby ten kryzys jakoś łagodnie się pojawił wtedy, w momencie, w którym oczywiście podskoczy inflacja, zacząć operować wtedy tej stopami procentowymi. Na chwilę obecną po prostu tego nie ruszać, ale to jest moje zdanie, więc ono tutaj ma małe znaczenie. Jeżeli natomiast by faktycznie Fed stwierdził, że słuchajcie, te obniżki to jest zły pomysł, no to tutaj na złocie możemy się spodziewać sporego ruchu. I oczywiście problem jest tego typu, że te obniżki są w cenie, tak? Teoretycznie dolar powinien być wyprzedany pod tym kątem. Oczywiście dolar nie jest wyprzedany, dolar jest nadal bardzo wysoko, 97,6. Widzimy, że tutaj jakaś tam nam fala spadkowa dość mocna z korektami się tworzy, więc tutaj jest naprawdę kiepska sytuacja na dolarze i teoretycznie tak powinniśmy tutaj gdzieś właśnie docierać zgodnie z sekwencją w górę, tak? No ta sekwencja, słuchajcie, no nam się troszkę sprawdziła, jakby tutaj, no może nie do końca, bo w sumie od poniedziałku tutaj lecimy w dół, tak? To w ubiegłym tygodniu nam się, w ubiegłym tygodniu mieliśmy tutaj dojść, a zatrzymaliśmy się tutaj, więc myślę, że
pod tym względem oczywiście widać, że sekwencja aż tak nie działa, tak? Ona pokazuje jakiś orientacyjny kierunek, ale też no, rzadko kiedy jest na tyle mocna, żeby miała faktyczne przełożenie na cały tydzień, więc prędzej zostańmy przy statystykach intradayowych. Jeżeli zaś chodzi, tak jak mówię, o kwestie związane z dolarem, no to teoretycznie w tej cenie, w tej wyprzedaży dolara powinien być już obniżka stóp. Podwyżka to jest umocnienie się dolara, a wtedy umocnienie z mocniejszego dolara chyba wszyscy wiemy, że powinno nam złoto spadać. Czy tak będzie? Ciężko stwierdzić. Jest mało prawdopodobieństwo, że Fed zdecyduje się nie obniżać tych stóp procentowych, choć może faktycznie pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że jakaś tam recesja w Stanach nie jest taka zła, choć oczywiście spotkałem się z olbrzymią krytyką ze strony Donalda Trumpa, który potrzebuje taniego pieniądza, żeby móc realizować swoje tutaj plany i działania związane z gospodarką, które mają mu zapewnić się elekcje, więc tutaj i spadki, znaczy tak, spadków na giełdzie raczej nie będzie, tak, prędzej właśnie będzie reakcja dolar-złoto, więc troszkę zejścia, nawet o te 20 dolarów może się zdarzyć na złocie, podskok na 500-700 dolarów na indeksie dolara też jest możliwy, więc to jest kwestia na Fed dzisiejszego popołudnia, więc musimy o tym pamiętać, że coś takiego nam się pojawia. I oczywiście kwestia dolara wpływa również na waluty surowcowe, tak? Mamy funta, który jest powiązany z kakao, mamy reala brazylijskiego, tak? Czyli kawa cukier, więc tutaj to oczywiście ma pewne znaczenie. Jeżeli zaś chodzi o tego tygodniowe raporciki, no to tutaj crop progress, więc cztery wykresiki. Pierwsze, jakość. Zniknęła nam soja, zniknęła nam sorgo. Bawełna wciąż mamy bardzo wysoką jakość, choć zobaczcie, że obsunęło się, tak? Straciliśmy excellenta na rzecz gooda, na rzecz fair, przepraszam. Więc widzimy, że pewna różnica się nam pojawia. Tutaj na niekorzyść, mimo że mieliśmy fantastyczne plany, to zobaczcie, że ta jakość w poprzednim tygodniu, a w obecnym jest dużo gorsza. Więc tutaj to trzeba brać pod uwagę, to może być jakiś drobny sygnał, właśnie impuls dla bawełny. Samej bawełny jakoś dzisiaj specjalnie wiadomości dla niej nie mam, więc myślę, że możemy od razu sobie zerknąć na wykresik bawełny, żeby nie było to tylko czyste tutaj wykresy i tak dalej. No i widzimy, że ten miesiąc oczywiście dla bawełny jest całkiem pozytywny. No i doszło do pewnej stabilizacji w ostatnim czasie, nie? W ostatnich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak naprawdę 7, 8, 9 ostatnich sesji jest w tym samym bardzo wąskim range'u. Pozwólcie, że przestawię to o tak jak jest, żeby to było w centach. I zobaczcie, że ten range jest naprawdę, no on jest bardzo ładnie widoczny, tak? On jest tutaj bardzo ładnie widoczny, on jest bardzo wąziutki. On jest 60, to on jest tak naprawdę na 30 centa, tak? Mamy 65 centów cenę, a ten range tutaj oczywiście po knotach to on jest dużo większy, tak? No bo sięga nam centa różnicy, ale tak naprawdę no, same korpusy, tak? No bo no, większość surowców, tak jak ja uważam przynajmniej, że surowce jest bardzo trudno rozgrywać intradayowo, lepiej się je rozgrywa w dłuższej perspektywie. Więc tutaj właśnie pod to zwracam uwagę, że na dziennych te korpusy nam się zamykają, więc mamy tutaj pewną konsolidację. To jest wykres dwójeczka, czyli kolejny wykres niebieżący. I ta konsolidacja jest, zobaczcie, na minimalnym wolumenie. Myślę, że jak przerzucimy się na tygodniówkę, będzie nam dużo łatwiej zobaczyć, że te ostatnie wzrosty są na bardzo małym, malejącym wolumenie, czyli po prostu nie ma nikogo, kto by chciał spychać tą cenę niżej. To dobre czy to złe? To już oczywiście pytanie do specjalistów od wolumenu, tak więc tu gdzieś tak Mietek Siódek, Rafał Glinicki, przepraszam, i Max, który też oczywiście na wolumenie się zna, jak najbardziej więcej informacji na to, na ile tutaj spadający wolumen może nam przełożyć się, to do ich materiałów dostępnych w różnych miejscach sieci odsyłam. Natomiast no, wygląda na to, że jest całkiem nieźle pod tym względem, że po prostu nie ma tutaj nikogo, kto by chciał bronić, a raczej może być sytuacja, w której po prostu siła na te dalsze wzrosty została zatrzymana, tak? Po prostu małym obrotem wchodziliśmy na te
aktualne poziomy i ta scena się zatrzymała. Przy małym obrocie oni nie są w stanie wyjść wyżej, więc ktoś tutaj po prostu broni. Tak, nikt nie miał siły spychać na wykresie tygodniowym jakoś mocno, tak, no bo pchaliśmy się w górę, teraz jednak jesteśmy w konsolidacji. Więc na małym wolumenie było widać, że po prostu komuś się skończyła municja. Jednocześnie, jeżeli ktoś ma shorty od tych dołków ostatnich, tak, z dużych graczy, tak, muszę sobie poprawić. Z tych dużych graczy, tak, gdzieś w tych okolicach 60, no to myślę, że może chcieć właśnie niewielkim kosztem, bo biorąc pod uwagę, jak niskie są obroty, to pokazuje, że te ataki na górę są dość nieśmiałe. Tak, widzimy, że mamy dużo knotów tutaj w ostatnim czasie. Zobaczcie, na 5 ostatnich sesji tylko jedna ma knot w jedną w drugą stronę. Mamy dwa spore knoty, tak, większe niż korpusy. Tutaj w ubiegłym tygodniu, czwartek, piątek. Potem mamy bardzo delikatny poniedziałek. Wtorek, który po prostu jest też kolejną próbą ataku w górę, ale została bardzo szybko sprowadzona do praktycznie zera, tak? Zyskano 200 centa amerykańskiego na kontrakcie. No i tutaj mamy dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy, no to oczywiście widzimy, że jest 500 centa na kontrakcie tutaj na plusie, więc jest to naprawdę malutka. No dobra, tutaj asysuję, że niby 0,8. A tak, bo minimalnie wyżej się otworzyliśmy, 3 centy wyżej się otworzyliśmy, 300 centa wyżej się otworzyliśmy. Więc mamy tą właśnie sytuację, że tutaj po prostu, tak jak wcześniej na małym wolumenie, nie było tej jakiejś silnej obrony, co było fantastyczne, bo ktoś naprawdę mógł niewielkim kapitem popchnąć ten rynek właśnie te 4-5 centów wyżej. Tak tutaj w tej chwili ktoś zbiera wszystko, tak, odbiera te longi i utrzymuje tą cenę na tych poziomach. Więc no, widzimy, że ta bawełna tutaj ma potencjał do wzrostu fundamentalny, ale na razie jeszcze rynek tego nie widzi. Kukurydza, troszkę więcej. Tutaj widzimy gudów, ale kosztem słabszej jakości, czyli purów i very purów, czyli bardzo słabej i słabej jakości produktów przeszło one na gudy, więc jest nieźle. Tak? To jest dobra informacja dla kukurydzy, czyli zła dla kontraktów. No i pojawiła się nam pszenica ozima. I zobaczcie, że z miejsca widzimy, że excelentów jest dużo więcej niż w ubiegłym roku. Troszkę mniej fairów i goodów jest minimalnie mniej, tak? Troszkę mniej jest też oczywiście pływów, więc też negatywna informacja dla kontraktów pszenicznych, tak? Dobra dla pszenicy, dobra dla rolników, będą mieli dobre zbiory. Więc to jest jakość, tak? I tutaj za chwilę będziemy mieli już tylko nam pszenica zostanie przez większość zimy. Jeżeli chodzi o zbiory, no to widzimy, że już jest na ukończeniu, pszenicę zebraliśmy, soja wciąż tutaj nam troszkę odstaje. Już ta różnica do ubiegłorocznego wyniku się mocno zmniejszyła, ale od średniej nadal odstaje. Kukurydza też nam jeszcze odstaje i to sporo, bo 1/3, słuchajcie, powinniśmy mieć 60%, mamy 40%, więc to jest pozytywna informacja dla cen kukurydzy. Kukurydza też nie ma dzisiaj jakoś specjalnie wiadomości, więc możemy od razu sobie spojrzeć na wykresik kukurydzy. No i widzimy, że tak naprawdę no, podskoczyła nam trochę tutaj w tym okresie, tak. Nie są to tak mocne skoki jak na początku miesiąca, ale jednak jakieś są. Więc widzimy, że ta kukurydza no... Te ostatnie 3 dni, tak, kiedy w poniedziałek patrzyliśmy, była dokładnie w tym samym miejscu, więc jesteśmy tak naprawdę w jednym miejscu, mimo że to jest informacja tutaj oczywiście pozytywna, że te zbiory są tak osłabione, że możemy po prostu nie zdążyć. Nie zdążyć. Dlaczego nie zdążyć? Kwestia jest oczywiście bardzo, bardzo prosta. Dotyczy kwestii pogodowych, tak? Przejdziemy sobie oczywiście z Europy na Stany, no bo jednak kukurydzę rozgrywamy w Stanach. Popatrzymy sobie na świeży śnieg. Najbliższe 3 dni nie jest źle, ale najbliższe 10 dni, no to tutaj już widzimy, że tak naprawdę w zasadzie cała północ jest już w kukurydzie, znaczy w śniegu. No i oczywiście pamiętamy mapkę, którą wrzucałem, tak, później ją oczywiście poprawiłem. I zobaczmy, kukurydza, tak? Mamy tutaj środkowy stan, dobrze. Gdzie jest dalej kukurydza? Taki bladozielony, ale taki średnio bladozielony, bo jeszcze tu gdzieś jest jeszcze słabszy, czyli ten region tutaj, Wielkich Jezior. No i teraz porównamy sobie tutaj, no właśnie, tu będzie śnieg. I to śnieg będzie zaczynał już teraz padać.
i widzimy niskie temperatury i tak dalej, nie? Więc tutaj w tym regionie, te tutaj kilka stanów, tak, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio, będą pod wpływem śniegu. Idziemy dalej. Soja, kukurydza, to jest ten taki tutaj północne stany, dwa. Popatrz, te Federate Monitor już nam nie będzie potrzebny. No i zobaczmy, najbliższe 3 dni niezbyt, ale najbliższe 10. Tutaj oczywiście Wisconsin, Minnesota i Dakota Północna. Jak najbardziej w śniegu. No. Brązowe, czyli te dwa stany środkowe, tak, tutaj te dwa stany środkowe, czyli i Nebraska, i Kansas, dość łagodnie będą potraktowane, ale temperatura już jest dużo gorsza, bo już minus 6, to już jest sporo. Kukurydza, taki bladoróżowy tutaj kolorek, to znaczy taki, o, tu, na południe od tego, czyli w Kentucky. No, tu będzie pozytywnie, 12 stopni, więc tu Kentucky, jak nie pozbierali, to jeszcze jest, tak? No i tu mamy oczywiście też kolejny jasno-niebieski, nie, to jest pszenica ozima, tu jest pszenica jaja, ten ciemniejszy, tak? Czy tutaj wszystko to jest to? I gdzieś jeszcze z kukurydza, no ten jasno-różowy tutaj, czyli tutaj i tu. Więc tutaj obok Kansas, tak? I no, na prawo ta mapa. Ten stan to jest z Pensylwania, one też będą łagodnie potraktowane. Więc myślę, że tutaj kukurydza ma troszkę problemów właśnie związanych ze śniegiem i z niskimi temperaturami, bo przy tak niskiej ilości zbiorów, kiedy odstajemy tak mocno, to część tych zbiorów może nie zostać zebrana przed śniegami, więc może tutaj ulec uszkodzeniu i pogorszeniu się jakości. A przypomnijmy tutaj, że kukurydza nam tej jakości specjalnie nie zmieniła w tym raporcie względem poprzedniego tygodnia. Znaczy odrobinkę podskoczyła nam ta jakość, ale te zasiewy, te zbiory są dość mocno tutaj obciążające potencjał, tak? Więc ona teoretycznie powinna być, no ma prawo się zamieszać, tak? Bo z jednej strony mamy lepszą jakość, co spycha nam cenę w dół, z drugiej obawy, że pogoda nam uniemożliwi zbiory, tudzież pogorszy jakość, co nam wypycha cenę w górę, więc tkwimy w miejscu 3 dni. Ten zakres ruchów przecież tutaj też jest malutki, tak, no bo oczywiście jest troszkę lepszy, tak, bo tutaj są już jakieś 3 centy w zakresie, więc tu już jest troszkę lepiej. Bawełna przewyższa tutaj średnią, bujaki cukrowo-dubinkę odstają, ale to nie powinno być jakimś wielkim problemem, bo te śniegi jeszcze zanim tutaj te bujaki przemarzą, tak, to jest pod ziemią, więc tu jest troszkę inna kwestia izolacyjna, bym powiedział. Słoneczniki, czyli tutaj kwestia też kolejny surowiec razem z cukrem i kukurydzą wykorzystywany do etanolu, do biopaliw. Tutaj słonecznik troszkę też nam odstaje, bujaki troszkę odstają, więc tutaj etanol ma szansę troszkę zyskiwać. Zwłaszcza, że oczywiście etanol jest sprowadzany z Brazylii, ale no, jednak ma prawo zyskiwać odrobinkę sorgo. Zbieramy więcej niż średnia, więc jest pozytywnie. I zasiewy. Minimalna różnica w wartościach tak naprawdę. Znaczy może nie taka minimalna, bo to jest 8% pomiędzy ubiegłym rokiem a tego rokiem stan zasiewów, no ale jesteśmy do przodu, tak? Północne stany są, co oznacza, że szybka zima w Stanach Północnych może nadal nie zaszkodzić nam z ziarną, bo one już się zdążą przygotować. Więc no niestety negatywna informacja dla kontraktów. No i widzimy, że na razie pogoda nam mocnych problemów nie płata. Mamy 5 stanów z niską liczbą dni roboczych w ubiegłym tygodniu, więc nie jest tak źle, tak? Zobaczymy, najbliższe 10 dni, czyli do przyszłej niedzieli, no to mamy mieć opady śniegu, czyli w raporcie z 11 listopada i tu niestety mam złą wiadomość, bo ja tego raportu nie opracuję, bo mnie nie będzie, mam urlop. Postaram się 11 listopada, czy też 12 od rana, nie wiem, czy mi się uda, możliwe, że nie, na szybko wrzucić opracowanie tego raportu na stronę Surowcowe Info. Po prostu posiedzę sobie dłużej w poniedziałek w 11 wieczorem i spróbuję go opracować. Mam nadzieję, że starczy mi czasu na to, żeby go jeszcze opracować, właśnie chociażby w formie tych wykresów. Tak, to mi dużo nie powinno zająć czasu, więc powinienem to wrzucić i tylko to właśnie, żeby zobaczyć, czy tutaj te północne stany będą problematyczne, tak? Tutaj region Wielkich Jezior i tu te północne stany. Bo tutaj mamy pszenicę zimą przede wszystkim, jak pamiętamy, to na razie nie powinno mieć większego przełożenia, dopiero ewentualnie później.
Przechodząc do bieżących informacji, nieoficjalnie się mówi, że cały proces IPO Saudi Aramco ma się rozpocząć już 3 listopada. Tutaj oczywiście saudyjski kanał informacyjny Al Arabia podaje, że Aramco rozpocznie subskrypcję dla inwestorów w swojej pierwszej ofercie publicznej 4 grudnia, więc mamy troszkę rozstrzału. Cena akcji ma być podana do publicznej wiadomości, ta, po której chcą sprzedawać spółkę 17 listopada, natomiast obrót na saudyjskiej giełdzie Tadawul ma się rozpocząć 11 grudnia. To jest zestaw dat, tak? 3 listopada ten proces no nie, raczej się nie rozpocznie, prędzej właśnie 17 listopada cena, wycena spółki, jaką chcą uzyskać, choć i tak oczywiście pamiętajmy, że ostateczną decyzję o IPO podejmuje właściciel kraju, czyli książę saudyjski przywódca, więc tutaj bym wcześniej nie kombinował, żebyśmy liczyli na jakieś informacje. 3 listopada może się zacząć troszkę proces prawny, ale właśnie około 17-18 myślę, że będziemy mogli liczyć na spory ruch. I na sam surowiec to się oczywiście raczej nie powinno przełożyć, tak? Natomiast może się przełożyć na ta wycena Aramco, ceny ropy mogą się przekładać na to, jak inwestorzy podejdą do Aramco, tak, do wyceny samej spółeczki. Tak, no ropa widzimy, że no, wczoraj ktoś próbował ściągnąć cenę jeszcze niżej, mu się to nie udało, dzisiaj ponawia próbę, na razie powoli. No zobaczymy, tak, widzimy wcześniej, że mimo, że zdarza się, że ta cena jest mocno wybierana, tak, widzimy, że te knoty tutaj potrafią być naprawdę sporawe, większe od korpusów dużo, no to jednak ktoś potrafi konsekwentnie na tą cenę zepchnąć, więc jak widzimy, no tutaj młotki nie zadziałały. Tu młotek zadziałał, aczkolwiek dwie czerwone świeczki, to szybko trzeba byłoby uciekać, prawda? Tu oczywiście młoteczek też wygląda na to, że zadziałał, jeżeli chodzi o analizę techniczną. Tu młotek nie zadziałał, no bo jednak to zejście nie było trwałe w żaden sposób, choć jakieś było. Więc w sumie trzeba by popatrzeć, tak? No tu widzimy, że młotek no nie zadziałał, bo powinniśmy zejść niżej, tak? Nie zeszliśmy. Tu młotek poniekąd zadziałał. Tutaj nie zadziałał, więc ta statystyka nie jest nadzwyczajna, ale tu pięknie wszedł, tak? Ktoś, kto tutaj otworzył, tak? Na 56 kolejnego dnia i zamknął tu na tym szczycie 58, 58,5. 2 dolary, no to oczywiście na kontrakcie lewarowanym ma szansę, tak? Tu młotek zadziałał. Kiedyś trzeba zrobić po prostu analizę, ile tych młotków działa, nie działa. I wtedy ewentualnie zacząć szukać jakichś rozwiązań, tak? Na wykorzystanie tej sytuacji na rynkach. No jak widzimy, ta ropa nadal gdzieś jest, po prostu pozostaje w naszych konsolidacyjnych zakresach niewielkich i raczej się na razie nie zamierza nigdzie ruszyć, choć oczywiście dzisiaj siada, więc dane z Departamentu Obrony Amerykańskiego. Jeżeli zaś chodzi o spółki, to BP zanotowało spadek zysków w trzecim kwartale tego roku przez niższą produkcję i ceny ropy. Ta niska produkcja oczywiście wynika ze wstrzymania prac w Zatoce Meksykańskiej podczas huraganu Barry, gdzie ta produkcja spadła o 2,5% rok do roku, tak względem trzeciego kwartału ubiegłego roku, czyli o ekwiwalent ponad 2,5 miliona baryłek dziennie, więc całkiem sporo. Co warto podkreślić, tak, spółka pokazuje tak, że zyski netto spadły o 40% rok do roku, natomiast wynoszą 2,3 miliarda, co przewyższyło prognozowany zysk 1,73, aczkolwiek zawiera tutaj to jest spadek o 0,5 miliarda, czyli prawie ponad 18% względem poprzedniego kwartału. No i tutaj jest kwestia tego, że część tych zysków jest wspomaganych procesem redukcji aktywów spółki o wartości 10 miliardów. Tak, one są sprzedawane, więc mamy pewne zyski. Dość istotne, tak, przepływy pieniężne 6,1 miliarda, więc całkiem pozytywnie, bardzo praktycznie niezmienna wartość względem trzeciego kwartału ubiegłego roku. Troszkę i niezmienna wartość względem trzeciego kwartału 2017 roku, tak? Dużo wyższa niż w 2016, dużo wyższa niż w 2015 i troszkę niższa, sporo niższa, o 30% niższa niż w 2014. Zresztą to widać na wykresie, te przepływy pieniężne w spółce są. Warto podkreślić, że dyrektor generalny, który prowadził spółkę przez 10 lat, Bob Dudley, ma w przyszłym roku odejść na emeryturę, a zastąpi go Bernard Looney.
Tak więc tutaj BP widzimy, że ma ten spadek troszkę produkcji, z czego ten spadek produkcji nie obejmuje części udziałów w Rosnefcie, które wynoszą prawie 20%, 19,75 ma BP w rosyjskiej spółeczce. Z kolei inna spółka paliwowa, Carlyle Group, zrezygnował z projektu terminala eksportowego ropy naftowej Carlyle's Lone Star Ports, który miał mieć powierzchnię magazynową na 4 miliony baryłek i możliwość ładowania 1,4 miliona baryłek dziennie. Tutaj oczywiście chodzi o okolice Corpus Christi w Teksasie, gdzie mają powstawać nowe projekty. Wszystkie projekty w tamtej okolicy mają, są w tej chwili pod kontrolą, poddawane kontroli ze strony organów federalnych Stanów Zjednoczonych, ale całkowicie mają, by tutaj po ich zakończeniu miał tamten region uzyskać przepustowość rzędu 8 milionów baryłek dziennie, więc to są 2/3 amerykańskiej produkcji, biorąc pod uwagę, że Stany też są olbrzymim konsumentem ropy, zdaje się też chyba na poziomie 8 milionów, więc tutaj mogliby gwałtownie zwiększyć wydobycie, eksportując po prostu wszelkie nadwyżki. Natomiast te kontrole federalne i odejście Carlyle Group sprawia, że mniejsi inwestorzy zaczynają się zastanawiać, co się dzieje i czy nie będą tutaj jakieś właśnie zmiany, tak? Jupiter MLP już przesunął termin uruchomienia swojego projektu, więc mamy tutaj zestaw zmian, które mogą opóźnić gwałtowny wzrost eksportu ze Stanów Zjednoczonych, co jest pozytywne dla ceny ropy naftowej z tego względu, że po prostu oznacza ograniczenie podaży, a raczej przesunięcie w czasie zwiększenia podaży ropy na rynkach światowych. Z kolei, jeżeli chodzi o gaz ziemny, to w Chinach mamy sytuację, że ma on wzrosnąć zapotrzebowanie na gaz ziemny o 300 miliardów metrów sześciennych do 2035 roku. W ubiegłym roku Chiny zużyły 280 miliardów sześciennych gazu. Więc jak widzimy, ten podskok ma być ponad dwukrotny. A 7,4%, 280 miliardów to jest 7,4% światowego zapotrzebowania na gaz, więc Chiny są dużym odbiorcą gazu, mają duże zapotrzebowanie na gaz, natomiast i są tak ukierunkowane na odchodzenie od węgla na rzecz czystszych paliw, aczkolwiek wiadomo, że jeszcze troszkę to potrwa, ponieważ węgiel ma dość mocną pozycję, zanim tutaj się wszyscy poprzestawiają. Jednakże to rosnące zapotrzebowanie otwiera furtkę Gazpromowi, który z Syberii już w tej chwili importuje około 5 miliardów, znaczy w przyszłym roku ma wyeksportować do Chin 5 miliardów metrów sześciennych gazu, ale docelowa przepustowość tamtego kanału przerzutowego, transportowego ma wynieść 38 miliardów, więc tutaj Gazprom ma szansę zyskać potężnego klienta w najbliższych latach, który, no, jakby na to nie patrzeć, jest istotnym graczem, który będzie zwiększał swoje zapotrzebowanie na gaz. A dziś jeszcze oczywiście będą publikacje wyników spółki PetroChina, czyli państwowej spółki, jak sama nazwa wskazuje, paliwowej. Przepraszam, pogubiłem się o dubinkę. Z kolei gdyby Chiny zgodziły się importować towary rolne ze Stanów o wartości 50 miliardów dolarów, tak jak Donald Trump by sobie tego życzył, to by oznaczało, słuchajcie, podwojenie importu chińskich towarów rolnych poprzez okresu przed wojny handlowej. Tu widzimy wykresik, tak? Na czerwono są oczywiście surowce w postaci takiej bardzo, bym powiedział, surowej. Soja, kukurydza, pszenica, bawełna, jakiś tutaj tytoń, ryż, inne tutaj substancje. Na takim błękitny kolor to są produkty powiązane z sektorem rolniczym, takim jak ryby, produkty drzewne, etanol, biodiesel. Po fioletowo mamy tutaj produkty typowo dla konsumentów, czyli wołowina, wieprzowina, jakieś tutaj kwestie produktów mlecznych, drobiu, warzywa, jajeczka, jakieś tutaj wino, piwo, jedzenie, żywność dla zwierząt domowych. A na biało widzimy, że tutaj są takie mieszane, totalne, które zawierają właśnie tutaj żywe zwierzęta, tłuszcze roślinne, jakieś właśnie tutaj kwestie związane z olejami
warzywnymi olejami pochodzenia roślinnego i tak dalej. I widzimy, że ta szczytowa wartość 2012, 13 i 14 rok jest powyżej 25 miliardów, czyli w okolicach 27-28, góra poniżej 30 miliardów. I nagle Trump mówi, że z Chiny będą importować towarów rolnych na poziomie 40-50 miliardów. Później widzimy, że jeszcze przed wojną handlową, po wyborze Trumpa, zeszliśmy poniżej 25 miliardów, nie? Więc Trump chce podwojenia. Oczywiście jest to kwestia tego, że Chińczycy mają po prostu kupować, tak, wydawać pieniądze, Amerykanie mają mieć rynek zbytu. No i tu się pojawia problem, ponieważ Chińczycy też nie chcą kupować na zapas, nie chcą kupować na ślepo, a tym bardziej nie chcą kupować po tych wysokich cenach, jakie tam Stany Zjednoczone starają się im narzucić. To oczywiście wynika z ich jak najlepszego, jak najlepiej pojętego interesu, więc trzeba to oczywiście moim zdaniem uszanować. Natomiast poniekąd stoi w sprzeczności, tak, że z innymi żądaniami Stanów, tak? Bo Stany chcą, żeby Chiny przeszły na gospodarkę typowo rynkową, że tutaj nie ma jakichś dotacji ze strony ich rządu dla państwowych przedsiębiorstw, jakichś narzutów, że nie kupujemy, czy kupujemy ze Stanów i tak dalej, a jednocześnie chce, żeby rząd naciskał na wszystkie spółeczki, żeby one kupowały właśnie towary rolne od Ameryki, a nie z innych źródeł, tak? A pamiętajmy, jak wiemy z moich programów, to Chińczycy mocno tutaj i sprawdzają, i inwestują w kwestie związane z towarami dostępnymi ze strony Ameryki Południowej, tak, Brazylia i Argentyna, tak, w poniedziałek wspominaliśmy o wzroście importu części surowców z Argentyny o ponad 500%, więc całkiem spore różnice. Z kolei niskie ceny kobaltu na całym świecie doprowadzają, wywołane są nadpodażą oczywiście i wojną handlową w Stanach Zjednoczonych. Tu oczywiście jest też kwestia recesji przewidywanej przez wielu ludzi. I to sytuacja doprowadziła do tego, że Glencore zamknął jedną ze swoich kopalni tego surowca, która odpowiadała za 15% podaży. Jednocześnie analitycy nie obawiają się jakoś specjalnie wzrostu cen kobaltu z tego względu, że są nadal dostępne bardzo często jako produkt uboczny wydobywania miedzi tudzież niklu, tak więc tutaj Norilsk Nickel twierdzi właśnie, że ten kobalt będzie dostępny. A co warto podkreślić, też BASF buduje w Finlandii fabrykę do produkcji materiałów katodowych do akumulatorów samochodów elektrycznych, gdzie niezbędnym produktem, surowcem jest właśnie kobalt, który będzie dostarczany przez Norilsk Nickel. I tak wyglądają aktualne umowy. Natomiast same ceny kobaltu są bardzo, bardzo niskie i dopóki nie wejdą kolejne przepisy ograniczające ruch samochodowy w Europie czy w państwach zachodnich, to raczej na szybki wzrost cen kobaltu bym nie liczył. Jednocześnie LME, czyli londyńska giełda metali, planuje powołać komitet mający reprezentować interesy producentów i użytkowników litu. Kontrakty na lit mają być wprowadzone na LME, jednakże póki co problemem jest Albemarle Corporation, czyli największy dostawca litu, który nie chce współpracować przy tym kontrakcie, twierdząc, że ceny litu, lit nie jest surowcem samym w sobie, tylko jest produktem chemicznym, którego ceny są indywidualne dla każdej umowy, więc tutaj nie ma co kwotować tego rynkową ceną spot. Natomiast w tym komitecie powołanym przez LME mają zasiadać przedstawiciele Tesla i Jaguar Land Rover, producenci przetwórcy litu tacy jak Tianqin Lithium Australia, wspomniany już BASF, czy Albemarle właśnie. Ale tutaj oczywiście jest kwestia tego, czy będą one chcieli, tak? Myślę, że docelowo też tutaj do tego zarządu zostaną powołani ci najwięksi producenci baterii, którzy współpracują bądź są producentami sprzętów przenośnych. I ostatnia taka informacja. Sukers and Denries, czyli Sukden, prognozuje, że globalny deficyt na rynku cukru oczekiwany w przyszłym roku wraz z dużą liczbą krótkich pozycji może wywołać wzrost cen podobny do 3 lat temu. I tu oczywiście będziemy musieli sobie zerknąć na wykresik, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Więc
myślę, że możemy sobie odpalić nawet wykresik miesięczny. No i widzimy, że tutaj tak, mieliśmy faktycznie wzrost w 2016 roku. Z 13 do 23. Nie wiem jak wy, ja bym tam osobiście nie miał nic przeciwko, żeby ta cena tak oczywiście podskoczyła. A, to jest projekcja Fibonacciego. A ja potrzebuję tak poziomu Fibonacciego. Więc wiecie, teoretycznie tak, żebyśmy tak mogli wrócić, no to najbliższy taki poziom to jest 16 dolarów, dlatego ja sobie ten wykres sobie pociągnę w drugą stronę, tak, że po prostu będziemy mieli to liczyli jako korektę tych spadków. I widzimy, że no na miesięcznym wykresie cena 14 to jest mocny poziom. A na dziennym jesteśmy dużo poniżej, prawda, więc to są dobre wiadomości. Natomiast przeciwko takiej sytuacji przemawiają dość duże zapasy cukru w Brazylii i mocne przesuwanie cukru na etanol, co może spowodować, że w przypadku wyższych cen cukru zostanie wstrzymana produkcja etanolu, tak, a część z tego cukru po prostu trafi zamiast do przetwórstwa na alkohol, na etanol, to do przetwórstwa na właśnie typowo cukier, tak, więc myślę, że to może nam powstrzymywać odrobinę te wzrosty potencjalne, których sytuacja nam sugeruje. Z kolei eksport kawy z Wietnamu w pierwszych 10 miesiącach tego roku spadł do prawdopodobnie, bo to nie są jeszcze oficjalne dane, w końcu jeszcze 2 dni października mamy, natomiast tu jest oficjalna informacja od wietnamskiego rządu, że eksport spadł do 1,365 miliona ton kawy, co jest prawie 14% spadkiem rok do roku, więc mamy tutaj bardzo duży spadek, mimo że kawa w Wietnamie bardzo tutaj zyskuje na unowocześnianiu, więc powinna teoretycznie być, ten eksport powinien być wyższy. No same ceny kawy nadal się kręcą w okolicach setki. I teraz pytanie. Czy mamy już złamany ten trend wzrostowy, czy mieliśmy po prostu nieplanowaną, głębszą korektę i będziemy kontynuować wzrosty? Powiem szczerze, ja się nadal spodziewam bardziej konsolidacji z średnim zasięgiem właśnie w okolicach setki, że ta cena od setki mocno nie będzie nam odbiegać od 100 centów za funt, ze względu właśnie na pewne tutaj zawirowania, tak, związane z dużą podażą tego surowca i spadającym, wolniej rosnącym zapotrzebowaniem. Tak więc to jest kawa, jeszcze sobie zerkniemy na oczywiście chwilkę na inne rynki, ta pogoda już nam gdzieś tutaj zerknęliśmy, jak ta pogoda nam wygląda. Palac się nam zatrzymał na chwilę obecną. I zobaczymy, kiedy nam zacznie powoli jeszcze może tutaj jakaś niewielka korekta. Takie 2-3 świeczki by nie zaszkodziły, żebyśmy zeszli tak powiedzmy o 100 dolarów. Żeby tutaj ewentualnie ktoś się mógł troszkę taniej jeszcze dołączyć do tego ruchu. Natomiast jakaś taka formacja dinozaura się nam zaczyna tworzyć. Jak to czasami niektórzy żartują na forach publicznych. Ale zobaczymy, tak. No ja nadal uważam, że mamy szansę w ciągu najbliższych 3 miesięcy zobaczyć te 2000 dolarów, więc pod tym względem nie zmieniam swoich założeń. Z czego mamy szansę, też jest oczywiście uzależnione od sytuacji fundamentalnej. Tutaj nie ma co specjalnie ukrywać tego. Wracając do surowców, tak, no to zobaczmy, że pszenica w tym momencie oczywiście troszkę nam się korektuje. Wspomniałem, tak, że fundamentalnie mamy tutaj kwestię osłabienia pszenicy ze względu na jakość, ze względu na zasiewy pszenicy o zimę i faktu, że skoro jest więcej zasiane, to ona już tam się przygotowuje do zimowania, więc śnieg ich mocno ruszać nie będzie. Ponieważ ostatnio nie patrzyliśmy przez pewien moment na gaz ziemny, to w tej chwili, słuchajcie, widzimy, że to są właśnie obawy pogodowe. Tylko że dotarliśmy do dość istotnego punktu. Jesteśmy w jego okolicach. Jak widzimy, z tego punktu mieliśmy później rajd do trójeczki.
żeby później wyskoczyć na prawie 5 dolarów. Mamy szansę na powtórkę? Mamy, jeżeli przyjdą wiadomości, że jest naprawdę kiepsko pogodowo. Że ta pogoda będzie tragiczna, że zima będzie bardzo ostra, że będzie bardzo mocna, ale że tego gazu też specjalnie dużo nie ma, bo to też musi się łączyć, bo jeżeli będą nam rosły zapasy, to mimo mocnej zimy może się okazać, że tych zapasów starczy i ludzie nie będą tak chętni do kupowania. Więc czy jest to moment na wejście do pociągu? To już indywidualna strategia każdego z nas, tak? Możemy tutaj się dołączyć i jednak troszkę byczo jestem nastawiony. Myślę, że te 3,20 na tym rynku jest jak najbardziej osiągalne. Tak, tu widzimy, że po prostu... O, tu jest 3,20. To narysuję rozciągając tutaj. Tak, rozciągnąłem, widzimy, że tą strefę rozciągnąłem, dlatego że najpierw pokażemy tą strefę i zobaczcie, jak tutaj, jasne, tu my przeszliśmy przez tą strefę jednym ruchem, tak, ale zobaczcie, że tutaj ta walka się toczy, tak, zatrzymywaliśmy się na wysokości tej strefy, tak, na jego innego ograniczenia 3,4, by później przez 3 dni z tym walczyć i 4 się otworzyć poniżej. Tutaj sama nasza strefa oporowa, tak, została już teoretycznie przebita, natomiast jeszcze oczywiście to się może dzisiaj cofnąć, ale tak jak mówię, na gazie w tym okresie jestem bardziej byczo nastawiony w okolicach właśnie do 3,2, 3,3, ewentualnie 3,4. Może być wyżej, jeżeli będą naprawdę złe warunki, złe informacje, ale aż tak daleko nie będę prognozował, bo jeszcze nie ma takich po prostu prognoz pogodowych. Z mojej strony myślę, że to wszystko. Zakończymy dzisiaj program na gaziku. Jeżeli o coś chodzi, tak, no to w przyszłym tygodniu są jeszcze dwa programy, więc jeżeli są jakieś sugestie, pomysły, zapraszam do komentowania. Na YouTubie program będzie lada moment, to znaczy tam, nie wiem, 16, 17, kolega wrzuca, więc będzie można na komentarzach tam. Na surowcowym info w aktualnościach też można gdzieś zostawić komentarz z jakąś prośbą, pytaniem czy czymkolwiek, więc zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, bo mam dwa programy, później mam urlop i po prostu... No 11 listopad jest wolny, więc tutaj my w Polsce też świętujemy w telewizji. 12 zaczynam urlop, więc nie mam programu 13 i tydzień później też nie mam w poniedziałku i środę, więc nie będzie 4 programów. Zostały nam dwa programy surowcowe, info i później będą 2 tygodnie przerwy, więc naprawdę zapraszam, jeżeli ktoś tutaj będzie chciał coś konkretnego. Statystyki miesięczne dla surowców przedstawią w poniedziałek. A z mojej strony to na chwilę obecną. Dziękuję bardzo i 14.10 Today in USA.